Bardzo proszę o przedstawienie. Tu też mamy dwie osoby zgłoszone do. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt prezydenta Jacka Krakowa uchwały Pana Jacka Krakowa w sprawie zamierzonej likwidacji gminy w gminie 27 w Krakowie, ulica Waldorska 98. Z dnia 31 sierpnia 2013 roku, to będzie zamierzona gminy numer 27 w Krakowie, ulica Waldorska 98. Likwidacja podejmowie w dniu 1 miesiąca uchwały systemu zaplanowanego na podstawie podobnej uchwały Jacka Krakowa. Nie, jak Państwo już wcześniej powiedzieli, zapoznali się. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radny chce zabrać głos? Pan radny Rafał, bardzo proszę. Prosiła mnie osoba, która mieszka na ulicy Malborskiej. Gdzie jest prawdą, że ta szkoła jest zdana w likwidacji po to, żeby przejęło według ich stowarzyszenie prywatne, czyli budynek i szkołę, że już jest zamiar przekazania tego stowarzyszeniu, czyli po prostu jest zamiar likwidacji tylko dlatego, że po prostu ta szkoła jest jakby przeznaczona przez dla innego organu prowadzącego, pozagminnego. Ja tylko pytam, o mnie prosił mieszkaniec tej ulicy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan radny Pieprzyk, bardzo proszę. To ja chciałem zapytać na podstawie pisma, które wpłynęło do wszystkich radnych, takie pytanie, czy pan prezydent po tym piśmie, bo rozumiem, że pan prezydent też pozostał z dniem 3 stycznia to pismo, czy dokonał weryfikacji danych, które są podnoszone w tym piśmie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy stan faktyczny, że w budynku mieszczą się inne jeszcze instytucje, jak szkoła podstawowa, osiedlowy klub i Kola Wybacka, czy Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, czy ewentualnie mogą wpłynąć na zmianę sytuacji tej szkoły na inkluz. Następne pytanie jest, czy pan prezydent uwzględnił tutaj w tym piśmie poproszone prognozy demograficzne dla Podgórza, które są zupełnie odmienne niż dla Krakowa jako całości. Tu jest podniesione, że sumaryczny wzrost liczby uczniów gimnazjów może wzrosnąć nawet o 16%. Więc ja rozumiem, że tutaj nie mamy do czynienia z kryzysem braku ewentualnie uczniów. Następna sprawa, czy pan prezydent uwzględnił we wszystkich projektach druków likwidacji szkół sprawę sytuacji miejscowych zagospodarowania przestrzeni, jako w szczególności pojawiających się nowych budynków. Tutaj też są podniesione konkretne ilości budynków, które się pojawią lub pojawiły w najbliższym czasie, ilości mieszkańców, nowych mieszkańców, czyli automatycznie rodzic, dzieci. Czy to jest wszystko uwzględnione? To się nagle okaże, że to jak prowadzą się ludzie do tych mieszkań, nie będzie szkoły. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać? Pani Rada Kwiatkowska, potem prawie. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam zgłosić swoje wątpliwości, jeżeli chodzi o likwidację tej szkoły, bo trzeba rozważać różne aspekty, również społeczne. Budynek, w którym mieści się szkoła, jest wybudowany został przez gminę na Woli Wybackiej 111 lat temu. Od tego czasu ta szkoła służyła mieszkańcom Woli Wybackiej, czyli rodzinami dziadkowie i dorosłowie i uczniowie, którzy uczą się również. Więc sam budynek i ta szkoła jest bardzo ważnym miejscem dla tego miejsca. Wola Wybacka jest starym osiedlem, wokół budują się nowe bloki, lecz mieszka tam bardzo wiele ludzi, którzy są tam związani z tym terenem od lat, pracowników i ich korzenie. I takie miejsce jednak jest bardzo ważne. Chciałam powiedzieć, że dane, które tutaj zostały zawarte, nie są całkowicie, można powiedzieć, prawdziwe, dlatego że podawane wyniki nie są takie, jak były naprawdę, a mianowicie szkoła ta uzyskiwała z części humanistycznych wysokie wyniki. Wiadomo, że z części
żeby uczniów był niższy, ale to nie znaczy, że wszyscy uczniowie w każdej szkole mają uzyskiwać te bardzo dobre wyniki. Są uczniowie słabsi lub mocniejsi, wybierają zawsze taki kierunek studiów, który czują się znacznie lepiej. Więc wyniki tutaj o niczym nie świadczą. Poza tym w okolicy buduje się kilka bloków i kilka dużych osiedli. I uczniowie, którzy tam będą w tych blokach mieszkać, lepiej byłoby, żeby poszli do szkoły, która znajduje się w bliskiej odległości, niż przechodzili albo do szkoły, którą prowadzi pan Marzowski, gdzie uczęszcza ponad 500 uczniów, albo jeszcze dalej na Dojachach, gdzie odległy się do światło 2 km. Dlatego zgłaszam swoje wątpliwości, mówię o tym, że jest to ważne miejsce dla Woli Bucharskiej i uważam, że należało się zastanowić, i jednak powiem, że ta szkoła została. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny chce zabrać głos? Aha, Pani Marszałek. Chciałam zadać takie pytanie Panu Dyrektorowi. Koszty utrzymania ucznia mamy kwotę 10 580 zł. Przy średniej 7,969 i na tą kwotę miała wymiana okien wykonana w tej szkole. Czy to była taka znacząca kwota tego remontu, że wpłynęło na to, czy nie? Bo tak zostało nam, znaczy no tak kwestionowanie do nas zadane. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pani Radna, proszę bardzo, proszę. Budowa, jak nie budować, jak każdy powiedział,
nosiłem bakno, bo tu u nas 8 barw. Ludność Woli Kucharskiej budowała tą szkołę. I proszę Państwa, to jest szkoła, która jest pomnikiem. Szkoła, która jest oznaczona medalem, złotym medalem opiekun miejsc pamięci narodowej, tak jak w sztankach. Uczniowie szkoły są opiekunami obozów w Krakowie, następnie biorą czynny udział, proszę Państwa, uroczystościach, tak jak na przykład Stara 369 na ulicy Zawiły, jak wszystkie patriotyczne uroczystości, jak szkolne, mamy na przykład tam kamień Kapieński imienia Wontora, kapitana Wontora. Szkoła na każde wezwanie i na moją prośbę, jeśli zaproszę kogoś z dyrektorów szkół i poproszę o sztandar, o delegację, na wszystkie uroczystości przychodzą. Ja mam możliwość, proszę Państwa, ja przepraszam, że powiem, że się chwalę, lubię się chwalić, ja tylko powiem. Na mój wniosek zostało oznaczonych 8 szkół. Złotym medalem opiekun miejsc pamięci narodowej. To jest szkoła. To jest gimnazjum 24, zespół szkół ogólnokształcących, szkoła integracyjna numer 7, na Czarnogórski zespół szkół ogólnokształcących, 17 na ulicy Bredry, gimnazjum 44 w Czesławicach, Liceum Ogólnokształcące Jońskiego przy ulicy Witosa, Szczep Tęczowy, osiedle Krakowiaków, Szczep Swarożyca przy Szkole Integracyjnej nr 7. Zostały rozpracone wypłatami medalami. Tak samo nauczyciele. Są odznaczeni nie tylko, bo ja oprócz tego jestem, proszę Państwa, kombatantem, jestem prezesem koła Kraków Podgórze, ale jestem ze Związku Małopolskiego Związku Kombatantów i byłem w jednym politycznym. I dlatego mam bardzo duże rozeznanie, gdzie która szkoła rzeczywiście w jakiś sposób na miejsca pamięci narodowej i szkoły przychodzą, odwiedzają groby, poprawiają i na wszystkie uroczystości państwowe, jak i biorą czynny udział. Proszę Państwa, ja bym tak jeszcze strasznie prosił Państwa, żeby naprawdę mieć troszkę sumienia i wziąć, pozostawić tą szkołę, bo to jest szkoła, która w 28 roku przyszedłem do szkoły. Byłem cały czas w tej szkole. Później byłem harcerski 81 lat do dzisiejszego dnia. Następnie, proszę Państwa, następnie ta szkoła miała jeszcze charakter, który Armia Krajowa miała w tej szkole skrytki, tak jak i w Parku Woli Kucharskiej, we dworze Państwa Bemów i w Kościele. To nie chcę aż tak daleko zachodzić, ale znam to rozporządzenie. Mieszkam na Woli Kucharskiej od 23 roku, 1923 rok, czyli historię tej miejscowości znam bardzo dobrze.
proszę bardzo, bo dlaczego? Bo nas spotkało piękne nieszczęście, znaczy może nie tak nieszczęście, jak tragedia. Bo jak Niemcy przyszli, okupant zabrał nam szkołę. Proszę Państwa, Panie Prezydencie, strasznie proszę, żeby Rada Miasta nie odebrała nam tej szkoły, żebyśmy nie musieli skojarzyć człowieka. Że jednak tak, żeby takie skojarzenie, ja bardzo przepraszam za wyrażenie, żeby nie powiem zresztą nic. Może Państwo się domyślą. Proszę uprzejmie jeszcze raz w imieniu swoim własnym, jak mieszkańców Wojtowacki, na ich szkoły. Proszę, nie przyjmować uwagi. Dziękuję. Teraz mamy kolejną osobę, również żeby panią dyrektor poprosiła, bardzo? Bardzo proszę. W razie czego mówimy. Marta Kozłowska-Jeguła, dyrektor gimnazjum nr 27, znowu powołany 1 września 2012 roku. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Kiedy objęłam stanowisko, dokonałam analizy mocnych i słabych stron naszej szkoły, szans i zagrożeń dla naszej szkoły. Na tej podstawie powstaje plan naprawczy. Budynek naszej szkoły ma 111-letnią tradycję. Nie stoi pusty, nie hula w nim wiatr. Są w nim dwa podmioty razem z nami od 2009 roku. Dom Kultury Podgórze, filia Klubu Kultury Wola Wypacka i publiczna, niesamorządowa szkoła podstawowa, której wynajmuje pomieszczenia. Ponadto w budynku swoją siedzibę na zasadzie użyczenia ma Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Wypackiej i Staromiejskie Centrum Kultury, w którym obecnie jest sprzęt siłownia. W imieniu społeczności gimnazjum i mieszkańców Wola domagamy się weryfikacji danych, na podstawie których podjęta została krzywdząca dla nas decyzja. W piśmie skierowane na ręce pana prezydenta, pani wiceprezydent Wydziału Edukacji, a także państwa radnych przedstawiamy argumenty sprostowania oraz opinie, które są przeciwwagą dla uzasadnienia zamieszczonego w projekcie uchwały. W uzasadnieniu podaje się 3 sale gimnastyczne. Posiadamy jedną salę gimnastyczną i 2 pomieszczenia zaadaptowane do celów sportowych. Jedno o powierzchni 70 metrów kwadratowych, drugie o powierzchni 30 metrów kwadratowych, gdzie właśnie jest siłownia. Pomieszczenie nasze, sprzęt Staromiejskiego Centrum Kultury i Młodzieży. Pan prezydent wczoraj miał okazję zobaczyć wszystkie 3 sale gimnastyczne. Poczyniono wiele inwestycji, zarówno przez Radę Dzielnicy, a także z dochodów własnych, właśnie z wynajmu, które miały na celu modernizację budynku. Już dzisiaj wspomniała pani radna, że wymieniono stolarkę okienną, założono termoregulatory, energia, żarówki na energooszczędne, żeby to wykazać, potrzeba czasu. W 2015 roku przeprowadzono również zmiany kadrowe, których celem było zmniejszenie kosztów placówki. Mówię tutaj o zrezygnowaniu z dozorców i wprowadzeniu bardziej rozbudowanego monitoringu, a także agent, który prowadzi stołówkę. Kiedy popatrzymy na wyniki egzaminów, trudno tutaj wszystkich uczniów porównywać tą samą miarę. Do naszego gimnazjum przychodzą uczniowie z różnych środowisk. Wśród nich jest 40% uczniów z różnymi dysfunkcjami, o obniżonej możliwości intelektualnej czy orzeczeniem o niepełnosprawności. Ale również mamy osiągnięcia na poziomie szkolnym i pozaszkolnym, laureatów i finalistów. Sukcesem naszego gimnazjum jest
zaliczenie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną części humanistycznych, częściowo do szkół wspierających oraz częściowo do szkół sukcesu. Pani wiceprezydent, bo mówiła, że to duma, zaszczyt, że jest efektywność kształcenia, a to raczej nie powinno znaleźć się w uzasadnieniu do zamykania szkoły. Bezpieczeństwo naszych dzieci. Nasze gimnazjum w opinii rodziców uchodzi za szkołę bezpieczną. I tak jest, bo panuje w niej przyjazna atmosfera. Potwierdzają to wyniki corocznych ankiet, które przeprowadza się na zakończenie gimnazjum. Kto zapewni bezpieczeństwo dzieciom w drodze do gimnazjum nr 28? Ruchliwe ciągi komunikacyjne, dwa duże skrzyżowania, 45 minut drogi, 3 do 4 km, też nasz obwód sięga ulicy Wielickiej. Bezpieczeństwo naszych dzieci to także antagonizmy klubowe. Wola Wypacka Krakowia i Kurwanów Wisła. Proszę nie lekceważyć wpisów przez internautów, wpisów na Facebooku. Tu są dowody na to, że te wpisy pojawiły się w momencie ogłoszenia listy 28 grudnia. Wczoraj jeden z rodziców pytał, kto weźmie odpowiedzialność. To pytanie na tej sali pozostało pytaniem retorycznym. Jeśli chodzi o prognozy demograficzne, w pobliżu szkoły, jak już wspomniano dzisiaj, powstaje szereg inwestycji. 960 mieszkań. Potencjalne około 3 do 4 tysięcy mieszkańców. To nasi przyszli rodzice, nasi uczniowie. W dokumencie, który Państwo otrzymali, przedstawiam wykaz tych inwestycji, a także załączona jest mapa. To jest odległość bezpośrednio sąsiedzkie naszego gimnazjum, przylegające do naszego ogrodzenia i znajdujące się w odległości od 300 do 700 metrów. Nasza szkoła to również szkoła wielopokoleniowa, wrośnięta w lokalną historię i trudno było dzisiaj odmówić naszemu pierwszemu absolwentowi głosu. Z budynku korzysta również społeczność lokalna oraz władze, ponieważ od kilkudziesięciu lat mają tutaj swoją siedzibę komisje wyborcze. 2714 podpisów wolan przeciwko likwidacji gimnazjum składam na ręce przewodniczącego Rady Miasta i pana prezydenta. Pytam również, dlaczego w diagnozie nie uwzględniono naszej działalności patriotycznej. Nasze gimnazjum jako pierwsze gimnazjum w Krakowie przystąpiło do programu Katy Ocalić od Zapomnienia. Dom pamięci poświęcony majorowi Wąturowi. Opieka nad grobami, matką Kubala i pierwszego dyrektora na Woli Duchackiej, pana Sikorskiego. Szkoła posiada własne muzeum, własne zbiory dotyczące patrona, dotyczące majora Kubala. Zachęcam do odwiedzenia naszego gimnazjum. Zostaliśmy odznaczeni złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej. Szanowni radni, to nasza mała ojczyzna. Na koniec prośba do Państwa. Proszę dać mi szansę. Szansę i czas, który odbiera się nowo powołanemu dyrektorowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę Pani dyrektor mówić w sprawie 6 minut, ale na rozumie sprawa Wasi. Bardzo proszę Pan Jerzy Bogusław Nowak. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Sadnie sobie. Bardzo proszę, proszę Państwa, będę jakby silił się na powtarzaniu tego, co tu się, może tak powiem, już wcześniej powiedziano. Przypomnę, że Pan Dyrektor i inni przedmówcy ukazali aż na to wyraźnie, że Pani Prezydent Okońska, preparując to uzasadnienie, mówiąc najsubtelniej, czy najbardziej literalnie, dalece z faktami się rozmienić. Nie rozwodzę się w sposób namierzony, czy też nie. Nie wspomniała o bezpieczeństwie, nie wspomniała o przedmiotach, czy podmiotach, które umagacają naszą dzielnicę i są na terenie szkoły pokażowane. Nie wspomniała o salach gimnastycznych
dosyć troszkę odniosła się bezpieczeństwa, a co gorsza, zapomniała w skutku o związku przyczynowym między niektórymi niezbyt dobrymi odpowiedzialnikami, a na ręce nietrafionymi, a dlaczkolwiek niefortunnymi decyzjami władz. Jest ciągłość władzy i ta władza nie może, tak powiem, zostać komuś, że coś się stało źle, jeśli sama poprzez swoje niefortunne decyzje do owej niezbyt dobrej sytuacji doprowadzi. Naszym zatem, najkrócej mówiąc, jak to można, siłą tacańskiej siłary na usta, tak oto brzmiąca konstatacja. Spreparowana przez panią prezydent uzasadnienie jest dalej sobie grubsze, pełne pogardy dla faktów i nosi znamiona, jeśli nie prawdy, to moralnej koalicji pani prezydent jako nadal prominentnego przedstawiciela SF Stowarzyszenia Towarzystwa Oświaty. Proszę Państwa, prasa nieustannie, także media i polskie, epatuje nas informacjami, że jakiś Trybunał czy Wysoki Aeropark orzekł w jakiejś sprawie jako rozjemca, że tracą swą moc prawną. Wszystkie decyzje, które podjęły się albo zrodziły z nieprawdy, albo z moralnością, niewiele wspólnego miały. Nie ma sądu, że tutaj nie może być niedecyzji, jeśli kupiłem zaradę, była nieprawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan się również dziękuję. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o głosy, bo więcej osób tutaj się już nie zgłosiło. Czy w imieniu pana prezydenta państwo chcecie zabrać głos? Bardzo proszę. Pani prezydent jest na spotkaniu z mieszkańcami w Nowej Łódź. I zgłosiła mi to, mówiąc, że miała to omówione i przepraszając za nieobecność, ale no z pani nie wiem, gdzie jest to. Podawała mi pan. Pan Wilota, o właśnie. Mariusz Domowiecki, idzie do pracy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie jest prawdą, że zgłosił się inny organ prowadzący i stąd powstał pomysł sprawienia projektu zamiaru likwidacji szkoły. Nie widzieliśmy jeszcze pisma w sprawie weryfikacji danych dotyczących gimnazjum. Przypomnę, że dane użyte w diagnozie zostały do tej diagnozy włączone ze sprawozdań, które przedstawia szkoła, pod którymi podpisuje się dyrektor szkoły. Mam nadzieję, że to pismo, które wpłynęło 3 stycznia, wskazuje na czym polega ewentualny błąd, a nie samo tylko ogólną formę weryfikacji danych. Koszty remontów nie są doliczane do wskaźnika na ucznia, tego, którym podawana jest kwota 7 tysięcy. Szkoła nie cieszy się popularnością, taką wcześniej to prawda, i wskazuje na to liczby uczniów, które zgłaszają się do szkoły we wrześniu. Stąd też w obszarze oceniania przez diagnozę takie są wskaźniki. Przypomnę, że diagnoza ocenia jakość nauczania, wyniki egzaminu według pasywnej wartości dodanej, a więc parametry, które świadczą o jakości pracy szkoły, nie może być to zaskoczeniem dla szkoły, że właśnie te obszary są oceniane w diagnozie. Zapewne niższe zainteresowanie uczniów wynika z ogólnie mniejszej liczby uczniów trafiających do gimnazjów i nie stanowi lepiej zaniedbania szkoły w tym zakresie. Przypomnę też, że 60% uczniów nie uczęszcza do gimnazjów rejonowych, zatem trudno ocenić, czy każde nowo oddane mieszkanie powoduje, że przybędzie jeden uczeń gimnazjów. Proszę Państwa, w systemie informacji oświatowej podane zostały 300 gimnazjów, tak to zostało przypisane do diagnozy. Te dane używane są w obliczeniach i takie dane dostało Ministerstwo Edukacji w systemie informacji oświatowej. Te dane nie mają bezpośredniego wpływu na wysokość subwencji oświatowej. Natomiast podawanie danych niezgodnym z rzeczywistością może skutkować tym, o czym się była wcześniej mowa, więc zwrotem należnie podanej subwencji oświatowej. Także wszelkie dane, które tam się znajdują, są bardzo, trzeba postawić bardzo odpowiedzialni o tym, po tym wszystkim opisuje się program Wielkości. Dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób stwierdzam, że byliśmy, przepraszam, ale formalnie, no bardzo proszę, formalnie. Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny o odrzucenie tego projektu uchwały w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Oczywiście taki wniosek jest wnioskiem formalnym. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, przepraszam, Pan Radny. To już widzę. Pan Radny stanowi. Przewodniczący, bo to jest
drugi wniosek formalny o odrzucenie jakiejś uchwały. Pozostawmy, ale podobno odnosi się to jedno, zostawmy wszystko, żeby głosować bogiem. Rozumiem. Jest to wniosek pana radnego. Ja rozumiem, że jak tam osoba decydująca osobą jestem ja, natomiast dotychczas zawsze robiliśmy w ten sposób, że albo blokowaliśmy wnioski, albo głosowaliśmy osobą. Ja zaproponuję jednak głosowanie panie radnym teraz osobno, żeby zamknąć tą sprawę. Bardzo proszę o zebranie się, ja ściągnę znowu. Nie ma korupacz, nie wiem, czy jest. Bardzo proszę państwa radnego o powrót na salę, zajęcie miejsc. Będziemy głosowali, bo wniosek formalny pana radnego Pietrusa o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Natomiast potem, jeśli państwo pozwolicie, te wnioski, jeżeli będą jakoweś, będziemy grupowali i głosowali w bloku głosowań. O, tak bym to powiedział. Bardzo proszę państwa radnego o powrót na salę. Czy kluby, czy państwo radni gotowi? No właśnie, nie ma jakiejś Może znajdziemy jakiś wniosek racjonalizatorski i zmienimy ten system, bo to rzeczywiście pan radny ma rację. Niektórzy już są uczuleni na to. Dobrze? Tak? Po drugie? Na może. Nie wiem. Bardzo proszę, czy kluby gotowe? Pan radny stanowy gotowi, PiS gotowy, przyjaciel taki gotowy. Kto z państwa radnych, proszę o uruchomienie. Oczywiście, bo za głos przeciw wnioskowi formalnym. Pan radny, jeżeli nie ma. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja jestem głosem przeciw, ale jestem za pozostawieniem tej szkoły. Proszę państwa, rozumiem. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu? Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za odrzuceniem w pierwszym czytaniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Bardzo proszę, jeszcze ktoś? Nie widzę. Zamykamy, proszę. Głosowaliśmy 10 osób za, 23 przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Bardzo proszę. Dziękuję.